Akademia, w której ćwiczymy. To jesteście szczęśliwymi ludźmi, jak macie taką możliwość 4 razy w tygodniu oderwania się od rzeczywistości, problemów. Tylko wam pozazdrościć. Zapraszamy. No właśnie. A to sugerujesz mi, że mam problemy, tak? Nie. No, wyszło teraz do wizji, okej. Okay. Dobrze, a może jeszcze, tutaj, może jeszcze kolega? 6 lat. Nie, 4 lata. 4 lata, okej. Okay. Tak. No, to nie rozmawiamy. Nie, no to też bardzo długo, jasne, fajnie. Też odrywasz się od problemów, od szarej tutaj Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się tutaj z Mateuszem, jeśli chodzi o właśnie o to, co daje capoeira, bo dla mnie jest kompletnym odstresowaniem się, bo dzięki temu, że przychodzę właśnie 2, 3, 4 razy w tygodniu na trening, mogę zupełnie zapomnieć o, no właściwie o problemach codziennych i to jest taki czas, kiedy wiem właśnie, że mogę sobie pozwolić na trochę przyjemności zupełnie dla mnie. Dzięki temu nawet jeśli przychodzę czasem na trening w gorszym nastroju, wychodzę absolutnie w rewelacyjnym i daje mi to ogromnie dużo energii na cały kolejny dzień i na cały tydzień. No to fajnie, tak mówiłeś, że mówisz, mogę zapomnieć, myślałam, że powiesz o dziewczynie 4 razy. Nie, nie. No właśnie, a czy też zarażacie swoich znajomych do tego, aby uczestniczyli właśnie w takich tutaj... Tak? Też jest tak? Też zarażacie, że przychodzą, oglądają was na przykład i decydują się na to, żeby uczestniczyć? Tak? Proszę bardzo, Patryk. Generalnie większość znajomych, których obecnie mamy, to są też znajomi właśnie z capoeiry, bo to jest tak, że... Sami oczywiście też angażujemy troszeczkę naszych znajomych, żeby poćwiczyli z nami. Ci, którzy zaczynają, to albo są z nami cały czas, bo przychodzą na nasze jakieś występy, pokazy. Może nie tyle już trenują, co zawsze gdzieś tam są z nami, nas dopingują. Mhm. A są i tacy, którzy później zostają i trenują przez długi czas. No i później są kolejni znajomi znajomych, którzy też później przychodzą, stają się naszymi znajomymi. No i tak to się cały czas napędza. I tak to Dobrze. Wygląda. Dobrze. W takim razie ja zrobię sobie teraz krótką przerwę. Zapraszamy na reklamę. Po reklamie powracamy do rozmowy. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i... Przygotowywanie staw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3. Telefon 061 832 15 44. Agencja Allianz, Borawski, Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Idea Camart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firm takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany to gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami. Wyśpisz się tylko z nami. Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Zapraszamy do salonu Stemar, gdzie znajdą Państwo niezbędne produkty do kompleksowego wyposażenia wnętrz w nowoczesnych aranżacjach. www.stemar.pl. Stemar. Symbol pięknego wnętrza. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Bo koszule są męskie. I teraz sprzęty w rękę. Patryk,
Co trzymasz? Co to jest? Ten sprzęt nazywa się birimbau. Jest to główny instrument w capoeira, instrument wiodący. To on będzie nam mówił, jaka ma być gra, czy gra ma być szybsza, czy wolniejsza, czy może więcej akrobacji, czy może bardziej zaczepna. To jest instrument, do którego, że tak powiem, podporządkowują się inne instrumenty. Ten instrument, który nazywa się pandeiro, czyli taki nasz tamburyn. Jest jeszcze bęben, atabak. I te instrumenty wraz z klaskaniem w ręce i wraz ze śpiewem tworzą rytuał Hoda de Capoeira, czyli to miejsce, gdzie gramy na instrumentach, gdzie wszyscy tworzą muzykę, gdzie śpiewa jedna osoba jako solista, a reszta odpowiada jako chór. Co wszystko tak naprawdę zgrywa to w jedną całość, tworzy całość. No i wtedy w środku dwie osoby grają capoeira. Kto chce grać, podchodzi pod birimbau, kupuje grę do osoby, z którą chce grać, bądź zaczyna grę z zupełnie inną osobą. I w ten sposób wygląda ten rytuał. Kto chce zobaczyć, robimy czasem takie apresenta sound co miesiąc tak naprawdę u nas w Akademii. Akademia jest na Rybakach 15/20. To jest taka brama, tam zawsze co miesiąc odbywa się apresenta sound, które trwa około godziny. Apresenta sound, czyli taki pokaz, gdzie pokazujemy wszystko, co robimy tak naprawdę. Gramy capoeira, gramy na instrumentach. Czasem angażujemy troszkę ludzi, żeby z nami pośpiewali, żeby z nami troszkę poczuli tą energię. Miejsce jest małe, jest niskie, więc tak naprawdę no da się to poczuć. No wszyscy wychodzą tak. A każdy zaraz po pokazie chciałby wziąć w nim udział, bo czuje, że może. Chociaż nigdy tego nie robił. I tak to wygląda. No super, więc... a powiedz mi, to jest tak, że musimy się wsłuchiwać podczas rytm, tak? Żeby wiedzieć, jak tańczyć. Osoba, która gra na birimbau, zmienia rytm w zależności od tego, jaka ma być gra. I teraz... Ale fajne wydaje dźwięki. Jest jeszcze dźwięk taki szeleszczący. Birimbau to jest najstarszy instrument jednostronowy na świecie i on zawitał do Brazylii razem z niewolnikami, którzy przybyli z Afryki. Ale super! Później zobaczycie, usłyszycie troszeczkę, jak będziemy na nim grać, jak osoby będą grać właśnie też capoeira, bo mówi się, że osoby trenujące capoeira, wojownicy capoeira nie walczą między sobą, a grają, bo capoeira to jest taka troszeczkę gra oszustów. Jeden próbuje oszukać drugiego poprzez serię różnych ruchów, różnych poruszań. Próbuje zaskoczyć drugiego w takim decydującym momencie. Uczycie się oszukiwać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Grą twarzy, wszystkim. To jest gra całego ciała. Ale prawie jak poker. A jest jakiś minus? Minus? W tym wszystkim? One myślę, same plusy. Myślę, że nie. Dla nas tutaj, dla Europejczyków, myślę, że nie. My to robimy, bo to lubimy i bo to daje nam radość. Gdyby były jakieś tego minusy, no to chyba byśmy tego nie robili. Minusem może być to, że czasem po prostu jest trochę mniej czasu dla swojego partnera życiowego czy partnerki. Tak, czyli nauki. Czy nauki na przykład, czyli ta szara rzeczywistość. Tak. Ale z nauką to jest jeszcze tak, że kto się nie uczy, to nie trenuje. Nie mogę coś dodać, to z własnego doświadczenia wiem, że to jest bardzo potrzebne, jeśli chodzi też o naukę, bo jak ja miałem maturę swego czasu, to tak naprawdę jestem świadomy tego, że jakbym nie poszedł na ten trening, to i tak nie zrobiłbym więcej. Ale mając świadomość, że wieczorem jest ten trening, spinałem się, że tak powiem, tak, mobilizowałem się. No i robiłem to, co miałem zrobić i szedłem na ten trening. Dlatego można wszystko wypośrodkować z czasem, jak najbardziej jest to wręcz wskazane, żeby coś robić. Chciałeś powiedzieć, że miałeś zawsze bardzo dobre stopnie. Zawsze miałem. Najlepsze. Najlepsze, okej, najlepsze. Powiem masz swoje 5 minut w telewizji, więc możesz mówić, wiesz. Mamo, tato. Dzienniczek już jest wyrzucony, także myślę, że nikt tego nie wykopie, ale miałem bardzo dobre oceny przez całą swoją karierę. My dojdziemy do tego, słuchaj, do twojego dzienniczka, znajdziemy go. To jest też trochę tak, że taka lekcja muzyki, co? Tak, jest lekcja muzyki, jest lekcja pracy z rytmem. Każdy, kto przychodzi, oprócz tego, że trenuje swoje ciało, trenuje też trochę swoją, że tak powiem, głowę, swoje wyczucie rytmu. Uczy się grać na instrumentach, uczy się po pewnym czasie języka portugalskiego, bo piosenki, które śpiewamy, są w języku portugalskim. Kto chce jechać do Brazylii, no to musi się nauczyć po portugalsku, bo tam nikt nie rozmawia po angielsku, nawet na lotnisku. I jest z tym zawsze problem. A po polsku to już tym bardziej.
Rozumiem, że potrafisz mówić po portugalsku. Troszeczkę. Okej. Okay. Potrafi, tak? Okej. Okay. Właśnie się uczy, wszyscy ją tutaj razem wspomagamy, wspieramy i no i tak to wygląda. Ja byłem w Brazylii już też 2 razy, no i no bez języka to nie da się po prostu ani poruszać po mieście, to raz, a dwa, poznać tego wszystkiego lepiej. Czy to jest troszeczkę tak, że wy improwizujecie? Bo jakbym się teraz chciała zapytać, co zaprezentujecie po przerwie, to od razu będzie, dostanę jasną odpowiedź? Tak, że improwizujemy. Czyli jednak, no to super. W takim razie, drodzy Państwo, ja zapraszam już za chwilę na raport, natomiast po raporcie będzie improwizacja. Tak, będzie krótka improwizacja, capoeira. Capoeira, po prostu. Zapraszam, zostańcie z nami do samego końca. Zapraszamy do salonu Stemar, gdzie znajdą Państwo niezbędne produkty do kompleksowego wyposażenia wnętrz w nowoczesnych aranżacjach. www.stemar.pl. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami, wyśpisz się tylko z nami. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firmy takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Agencja Allianz, Borawski, Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Mamy dziś wtorek, 29 marca. Weronika Szymańska, witam i zapraszam na raport. A oto co dziś w programie. Poznaj najsilniejszą marką w Polsce. Co z tymi ścieżkami? Niecodzienne znalezisko. A zaczynamy raport od dobrej informacji. Promocja Poznania po raz kolejny została doceniona. Miasto wygrało plebiscyt i od teraz oficjalnie może szczycić się tytułem najsilniejszej marki w Polsce. Stolica Wielkopolski supermarką. Poznań znów doceniony. Tym razem miasto otrzymało nagrodę dla najsilniejszej marki w Polsce. Marki, która konsekwentnie buduje wizerunek otwartej i nowoczesnej metropolii. Organizacja Superbrands, działająca w 80 krajach świata, nagradza i promuje marki cieszące się dobrą reputacją oraz mające trwałą przewagę nad konkurencją. I według niej Poznań w 2010 roku te kryteria spełnił. Poznańska strategia promocyjna jest stosunkowo młoda, została bowiem wdrożona 2 lata temu, ale jest ciągle doceniana. W 2010 roku na Festiwalu Promocji Miast i Regionów została najwyżej ocenioną strategią promocyjną spośród wszystkich miast. Tym razem Poznań znalazł się w gronie tak znanych marek jak Levi's, Mercedes, Sheraton, Boeing czy Wedel. Statuetki Superbrands zostały przyznane po raz 5. Nagrody przyznano w 3 kategoriach. Najsilniejsze miasta i regiony, marki biznesowe i marki konsumenckie. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali 27 marca w hotelu Sheraton w Warszawie. A teraz o niecodziennym znalezisku funkcjonariuszy policji. Szukali narkotyków, a znaleźli ponad 5,5 tysiąca listów i paczek. Proszę zobaczyć. Przez rok listy i przesyłki nie dochodziły do mieszkańców gminy Swarzędz. Policjanci znaleźli zguby w mieszkaniu 22-letniego listonosza Daniela W. Mężczyzna był podejrzany o przestępstwa narkotykowe, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli kilka sztuk amunicji do pistoletów i karabinów maszynowych oraz ponad 5,5 tysiąca listów i przesyłek. Jak mówi Zbigniew Paszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, listonosz przez rok roznosił tylko przesyłki polecone, bo jak twierdzi, był bardzo zajęty. Resztę otwierał i wyciągał wartościowe rzeczy. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia korespondencji prywatnej oraz kradzieży.